Witajcie, gramowiczycy, z Krzysiek Ogrodnik. I Wyszasty. A mapa nazywa się Downhill. Jest mapa to... do Black Opsów. No. Tak. Dodatkowo. To jest ostatnia... Bo może ktoś ogląda tego odcinka akurat i nie wie o czym my mówimy. Jest to ostatnia zwykła mapa. Tak jakby w tym dodatku była jeszcze piąta z zombie. Która jest niezwykła, tak? Aj, też nie mogę pokazać. Znaczy, niezwykła jest z tego względu, czy to, co jest tu ciekawe, oprócz tego, że jest tam śnieżna i tak dalej, bo to była pierwsza zimowa mapa w drugich Black Opsach. Dobra, to strzelba do mnie zgłupia, nie podoba mi się. Chodzi o te wózki, które tutaj zasuwają, tą kolejkę linową. Można sobie wsiąść? Wsiąść nie można, ale można od niej zginąć, bo one tutaj zasuwają, widzisz, właśnie po tych miejscach, gdzie sobie normalnie gracze chodzą. I to nie jest tam coś, na co trzeba zwracać jakąś szczególnie strasznie dużą uwagę, bo one poruszają się dość wolno. Ale gdy jesteś w tych miejscach, po których te wagoniki jeżdżą, to dobrze jakby mieć świadomość tego, gdzie one są, bo można naprawdę głupio zginąć. No, faktycznie. No poza tym też można wykorzystywać, wiesz, jako osłonę. Można jakoś tutaj kombinować z działkiem. Więc... I jakby, wiesz, ustawić na przykład tutaj gracze, którzy się nie spodziewają tego, że on tu będzie zaskakiwać. No podejrzewam, że ze względu na dziwne, czasami dziejące się rzeczy z fizyką w Battlefieldzie byłaby już masa filmików w necie w tym momencie z tym, co można zrobić z takim wózeczkiem, tak dokładnie. Jakie możliwości on daje, jak można, wiesz, sobie na nim jeździć, z niego skakać i jakie cuda w ogóle wyczynać. Schować. No, okay. Nikogo mi się nie udało zaskoczyć. Ale mogło mi się udać. Warunki sprzyjające. O, proszę. Moje ulubione działko. Bohatera w plecy. Nieładnie. No a poza tym kurort jest też całkiem ładny. To jest właśnie takim narciarskim, tutaj też są jakieś tam sklepy z, no, ze sprzętem pożyczalnym. Też są deski, ale bez kółek. Tak, takie trochę większe. Kurczę, gdyby to nie były boty, to bym chyba najlepszym graczem na świecie. Ty wiesz co? Bym się zakwalifikował na ten turniej, który tam jest. Wiesz, może bym $1 000 000 wygrał, kurczę, tak to nam przyszło. Nie wiem, mam dziwne wrażenie, że chyba już wszyscy odzwyczaili się, wiesz, programowania botów. Znaczy wiesz, no to są boty najłatwiejszym, tym najniższym. Nie, 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 mam wrażenie, że w takim na przykład Unrealu. Jakim Unrealu? Przecież nie jest żadną zapowiedzianą. Ja mówię o tym stary, czy ślad. Przecież w trójce były boty. Tak, tylko ja mówię o początkach, o pierwszym, wiesz, tym momencie. Aha. Gdzie też były boty. Mam wrażenie, że były inteligentniejsze od tych. To się troszeczkę inaczej też grało, no. Weźmy to pod uwagę. Czy nie, no to akurat Call of Duty jest takie trochę quake'owe właśnie, że tam się skacze i tak dalej. Jest... No tak, ale nie strzelając sobie pod nogi z własnej wyrzutni, nie? Myślę, że są tacy hardkorowcy, którzy myślą, że to jest dobry pomysł. Czemu granat nie wybuchł? Taki miał fajny. Może wpadł i wiesz... W zaspę, cholera i... Się... Tak, dokładnie. No i proszę bardzo, znowu wspaniałe, cudowne zwycięstwo. Czy działko, czy ja? A jak znowu będzie działko, to wiesz, co ci powiem, to ja bym przestał je rozstawić. No, któż by inny? Solidny partner. Może w ogóle w nich nie trafiasz, tylko to działko, tak wiesz? No nie, nie ma statystyk dokładnych. No, szkoda. No to dziękujemy za uwagę i zapraszamy na nasz kanał po mapę z zombie. Dzięki, wiesz, tak, o, zombie. Dzięki, cześć.